Rozpoczynamy kolejny program serii Mazowsze Powiat Płock w wakacyjnym nastroju, bo proszę Państwa, mamy w końcu upragnione wakacje. Dziś o tematach wakacyjnych, ale również inwestycyjnych, bo tak się złożyło, że wakacje w Płocku to również mnóstwo inwestycji, między innymi drogowych, i o tym wszystkim sobie dziś porozmawiamy. Pan Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka, moim Państwa gościem. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam Państwa. Rzeczywiście pozostaje nam na początku życzyć przede wszystkim ciepłych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, zwłaszcza dla naszych najmłodszych, zarówno przedszkolaków, jak i uczniów szkół podstawowych czy średnich. To zasłużony czas odpoczynku. To był kolejny, niełatwy dla nich rok, w części pandemiczny, w części całe szczęście już w tym normalnym trybie. To także oczywiście upragnione i też jak najbardziej zasłużone wakacje dla wszystkich wychowawców, pedagogów, nauczycieli, profesorów. Im także życzymy dobrego odpoczynku. No i przede wszystkim także dobrych, mądrych decyzji rządzących, bo niestety coraz trudniej dzisiaj o nauczycieli. Także wielu dyrektorów ma niestety ból głowy z tym związany. Bardzo wiele osób odchodzi z zawodu. Niestety dzisiejszy rząd raczej tego nie dostrzega w tym problemu, a problem jest coraz większy. Dokładnie tak. Panie prezydencie, a kiedy pan prezydent na wakacje gdzieś wyrusza? Na ten moment nie planuję szczególnie. Ten okres wakacyjny również będzie dosyć intensywnym okresem, zwłaszcza pod względem inwestycyjnym. Dzisiaj jeszcze przede mną ważny tydzień, bo w najbliższym tygodniu sesja Rady Miasta, sesja, w której radni będą oceniali rok ubiegły, a więc głosowali nad absolutorium. Później, mam nadzieję, będzie także chwila odpoczynku, zwłaszcza z perspektywy najmłodszych dzieci, które oczekują trochę wsparcia ze strony rodziców i taty. I sądzę, że znajdziemy czas, żeby wspólnie razem spędzić przynajmniej część wakacji. No to nim do inwestycji przejdziemy, to ja muszę o te absolutorium zapytać, bo to druga najważniejsza sesja w ciągu całego roku. Najważniejsza jest budżetowa, to jest druga bardzo ważna. Co czuje prezydent miasta przed taką sesją? Oczywiście zawsze najważniejszym z perspektywy prezydenta, zwłaszcza tego, który stara się o reelekcję, jest sam akt później wyborów i głosowania mieszkańców, bo to tak naprawdę to mieszkańcy przede wszystkim oceniają prezydenta, jego zaangażowanie, także to, jak miasto rozwija się, jak miasto wygląda, jak radzi sobie z różnego rodzaju wyzwaniami i problemami. Natomiast rzeczywiście w trakcie kadencji mogą to robić i robią to radni co roku podczas sesji absolutoryjnej. Czasami trochę za dużo tam jest polityki, za mało takich merytorycznych refleksji, zwłaszcza ze strony opozycji, ale ja zawsze z pokorą wsłuchuję się w głos radnych, bowiem to oni także są współodpowiedzialni za funkcjonowanie miasta. To przecież oni podejmują uchwały, które później mają realny wpływ na miasto, na mieszkańców Płocka, i cieszę się, że ta współpraca w tych w kilkunastu już latach mojego bycia prezydentem i służenia mieszkańcom rzeczywiście jest naprawdę bardzo, bardzo dobre, za co radnym zresztą bardzo dziękuję, bo zarówno ci, którzy wspierają mnie i działania, które podejmuję jako prezydent w wielu kwestiach inwestycyjnych, ale także i społecznych, jak i ci, którzy stanowią opozycję i czasami wytykają różnego rodzaju potknięcia czy błędy, są potrzebni, bowiem to też jest istotne, by wsłuchiwać się w głos radnych, którzy także są z wyboru mieszkańców. Słuchuje się pan, panie prezydencie, także czasem krytyczne głosy, które padają w ratuszowej auli? Ale oczywiście, to jest bardzo, bardzo istotne, żeby tego głosu wsłuchiwać i reagować, bo często są to głosy bardzo potrzebne. Czasami, tak jak powiedziałem, gdzieś tam podszyte demagogią i populizmem, ale z tym także trzeba się mierzyć, ale czasami jest to głos samych mieszkańców, którzy zgłaszają nie tylko prezydentowi, ale czasami swoim radnym różnego rodzaju problemy, i wówczas jest to
równie albo jeszcze bardziej cenny głos, więc trzeba te głosy brać pod uwagę. Przechodzimy teraz do obiecanych tematów inwestycyjnych. Na początek największa z nich, stadion Wisły Płock. Na jakim etapie jest ta inwestycja, gigantyczna inwestycja? No tak powiedział, zgodnie z harmonogramem, za każdym razem, kiedy spotykamy się i rozmawiamy, to podkreślam, że rzeczywiście przy tak dużej skali inwestycji miasta za ponad 160 milionów złotych, przy tak różnorodnych problemach, począwszy od pandemii, przez wojnę w Ukrainie, także w związku z szalejącą dzisiaj inflacją i drożyzną, to dobra współpraca z wykonawcą firmą Mirbud skutkuje tym, że cały czas nasze inwestycje, wszystkie, ale także na czele z tą stadionową, są realizowane bardzo skutecznie i dobrze. Na ten moment właściwie powoli dobiegają końca prace związane, takie budowlane, ze stanem surowym. Za moment rozpocznie się bodajże w połowie lipca będzie pierwszy mecz nowej rundy z Lechią Gdańsk. Pierwszy od razu na naszym stadionie. Będziemy mogli wspólnie razem i zapraszamy wszystkich naszych widzów ocenić postępy rzeczywiście budowy, ale już cztery trybuny stoją. Sądzę, że za moment będzie już nad wszystkimi dach. Natomiast później rozpocznie się praca związana z wykończeniami, tak ażeby zgodnie z harmonogramem do końca roku te inwestycje zakończyć. Co prawda na ten moment czas zakończenia inwestycji to jest 30 listopada, natomiast wiadomo, że akurat to będzie także gorący okres pod względem piłkarskim, bo okres Mistrzostw Świata, które na przełomie roku będą rozgrywały się w Katarze, w których również Polacy będą grali, wówczas nie będzie rozgrywek ligowych, więc nawet gdyby okazało się, że jakieś prace przesuną się na rok przyszły, to sądzę, że przed rozpoczęciem rundy wiosennej powinniśmy zdążyć już ze wszystkimi pracami na tip-top. Ja za każdym razem o to pytam, muszę zapytać i po raz kolejny, czy coś wiadomo w kwestii tego pierwszego meczu, który otworzy stadion. Na ten moment jeszcze nie. Cały czas szukamy dobrego, fajnego przeciwnika, który byłby w stanie ściągnąć na stadion imienia Kazimierza Górskiego jak najwięcej widzów, mam nadzieję, komplet widzów. Natomiast też ze spokojem na to do tego podchodzimy. Wiadomo, że tu trzeba się wpisać w plany przygotowawcze do sezonu, także tego potencjalnego przeciwnika. Myślimy zresztą o różnych kierunkach. To może być drużyna angielska, może być włoska, a może być to na przykład Barcelona z Lewandowskim. Nie, szybciej na przykład, nie wiem, drużyna francuska, a może ukraińska. Zobaczymy. Co też byłoby wspaniałym gestem. Tak. No to porozmawiamy o kolejnych inwestycjach, równie ważnych, bo drogowych. Tak jak już mówiłem, wakacje w Płocku to dużo inwestycji drogowych, bo ruch na drogach jest po prostu mniejszy, więc warto ten czas wykorzystać. Ich w tej chwili jest toczonych cały szereg, bądź za chwilę będą się one działy i to nie tylko duże inwestycje, ale również mniejsze osiedlowe drogi są naprawiane. Dokładnie tak. Ostatnio dużym wyzwaniem dla wielu kierowców był remont ulicy Spółdzielczej. Tutaj zwłaszcza zamknięcie skrzyżowania Spółdzielcza-Wyszogrodzka sprawiało kierowcom wiele kłopotów i utrudnień nawet w zupełnie innych miejscach Płocka, bo chcąc ominąć Spółdzielczą, na przykład korkowało nam się skrzyżowanie przy Stanisławówce, tam Kilińskiego-Jachowicza, bo tamtędy ten ruch się odbywał. Natomiast to skrzyżowanie już w najbliższych dniach, pewnie Państwo kiedy to oglądają, może być już nawet otwarte, bo od poniedziałku powinno być już otwarte. Natomiast Spółdzielcza będzie dalej remontowana. Tam cały czas będą trwały prace związane z rozdziałem kanalizacji, z później budową całej ulicy, chodników, oświetlenia. Te prace potrwają do pewnie jeszcze przyszłego roku. Więc to jest największe wyzwanie. Za moment potężnym wyzwaniem będzie zamknięcie części ulicy Łukasiewicza i tutaj w tej chwili wykonawca przygotowuje się już do wejścia lada, tydzień powiedzmy, na plac budowy i ta inwestycja w pierwszej kolejności związana z przebudową tej części Łukasiewicza w
od Ronda Nawciarzy do Zglenickiego i tutaj kilkanaście też miesięcy potrwają te prace, a później wykonawca, ten sam wykonawca, bo to jest właściwie ulica Łukasiewicza, ale dwa etapy, przeniesie się na ten odcinek Łukasiewicza w samym centrum miasta od Nowowiejskiego do Alei Kobylińskiego i później dalej do ulicy Tysiąclecia. Natomiast oprócz tego będą toczyły się także, albo toczą się już prace na ulicach, drogach osiedlowych. W tej chwili kończymy pracę już w Borowiczkach na ulicy Raczkowizna. Tam mam nadzieję wkrótce razem być może z radnymi, być może także z wójtem Słupna, który wielokrotnie apelował o budowę tej drogi, tym bardziej, że on już, podobnie jak w przypadku ulicy Pocztowej, tę część drogi po stronie gminy Słupno zrealizował, więc teraz fajnie, że także i miasto wpisało się w tę inwestycję i dzieci z tego terenu będą mogły bezpiecznie do szkoły podstawowej nr 20 podążać. Za moment także, ale tutaj jeszcze chwila, rozpoczną się prace na ulicy Kościuszki. Tutaj, tak jak wcześniej wspominałem, to jest także inwestycja dwuletnia, czyli rozpocznie w tym roku, zakończy w przyszłym roku. Istotne i też ciekawe dla mieszkańców jest to, mam nadzieję, że część tej ulicy powróci do takiego swojego staromiejskiego charakteru. Klimatycznego. Tak. Dokładnie, ta rewitalizacja będzie polegała na tym, iż ten pierwszy odcinek od ulicy Tumskiej będzie w bruku. Przypominając właśnie tę historyczną część i tę historię tej części miasta. Wakacje to również czas wypoczynku, a z wypoczynkiem kojarzą się tereny zielone, których przybywa. Ostatnio skwer przy ulicy Braci Jeziorowskich został oddany do użytku. To miejsce wygląda zupełnie inaczej. To miejsce wygląda pięknie, tak jak oczekiwali tego mieszkańcy Międzytorza w tym momencie. Rzeczywiście to jest taki bardzo fajny finał całego dużego projektu unijnego związanego z rozwojem zieleni w Płocku. Rozpoczęliśmy od dużej inwestycji, a mianowicie Alei Roguckiego. Później teren przy wieży ciśnień i jeszcze tereny w pasach drogowych, gdzie również nasadziliśmy drzewa i finalizujemy właśnie ten projekt w miejscu, gdzie dawniej stało przedszkole, miejskie przedszkole nr 20, budowane w systemie ciechanowskim. My dzięki dobrej współpracy z Mazowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową wybudowaliśmy na terenie Mazowieckiej Spółdzielni nowe przedszkole, nowy obiekt, gdzie dzieci z dwóch przedszkoli na Zatorzu i Międzytorzu znalazły swoje miejsce. Natomiast te tereny, które były terenami, gdzie stały te stare przedszkola, które nie dawały się do remontu i które trzeba było zburzyć, zamieniliśmy w tereny przyjazne mieszkańcom, tereny zielone w części z miejscami parkingowymi. To tylko przykład takich inwestycji. Skąd pomysł na to, żeby takich małych parków, skwerów w Płocku było coraz więcej? To jest efekt wsłuchiwania się w głos mieszkańców. To często mieszkańcy mówią, panie prezydencie, chcielibyśmy, żeby w tym miejscu właśnie pojawiło się więcej zieleni i takich mikroparków staramy się tam, gdzie jest to tylko możliwe, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, urządzać jak najwięcej. Takie jeszcze pojawią się w tym roku, między innymi na osiedlu Skarpa, ale także w innych miejscach naszego miasta. No i taką inwestycją, która jest wsłuchiwaniem się w głosy mieszkańców, jest budowa ciekawego boiska do piłki ręcznej plażowej. Skąd pomysł na taką inwestycję? No to jest pomysł znów mieszkańców. Realizacja tak naprawdę budżetu obywatelskiego kilka lat temu, i tutaj muszę uderzyć się w piersi, gdyby nie mikrofon, zrobiłbym to mocniej, ale rzeczywiście to już kilka lat temu mieszkańcy powiedzieli, panie prezydencie, chcemy mieć boisko do piłki ręcznej plażowej. Bo mistrzów mamy. Mamy, generalnie Płock żyje piłką ręczną i to zarówno w wydaniu tym halowym, jak i plażowym, coraz bardziej popularnym wydaniu. Mamy sukcesy jako miasto, jako drużyna, tu akurat w piłce ręcznej plażowej to Petra, taka nazwa tej drużyny naszej tutaj płockiej, to wielokrotny mistrz Polski na różnych poziomach. No, tutaj trzeba jeszcze raz uśmiechnąć się i powiedzieć, że zdobyliśmy w tym roku Puchar Polski, jeśli chodzi o piłkę ręczną już halową. Po kilkunastu latach odebraliśmy to trofeum odwiecznemu rywalowi Łomży z Kielc. Natomiast
wracając do boiska piłki ręcznej plażowej, rzeczywiście to jest budżet obywatelski. Trochę trwała realizacja, przede wszystkim dlatego, ponieważ szukaliśmy dobrej lokalizacji. Pierwotnie myśleliśmy o nabrzeżu, ale tam i tak jest piasek, wystarczyło tylko postawić ławki i to by nie, bramki i to by niewiele zmieniło. Później pojawił się pomysł przy Orlen Arenie i tam analizowaliśmy te możliwości. Finalnie zwyciężył pomysł jednak przy konsultacjach oczywiście z projektodawcami, z pomysłodawcami tego projektu, budowy takiego boiska do piłki ręcznej plażowej na Podolszycach. I dzisiaj możemy już cieszyć się, że dzieci, młodzież tam właśnie będzie rozwijać swoje sportowe pasje. No właśnie, bo to nie jest boisko tylko dla naszych mistrzów z Petry, ale dla wszystkich. Tak jak cały kompleks sportowy, który właśnie na Podolszycach, tuż przy Parku Północnym powstał. Tam przecież jest boisko do siatkówki, koszykówki, do tenisa ziemnego. Jest tor dla rolkarzy, rowerzystów, jest pump track, więc tam ubogacamy cały czas tę przestrzeń, która z założenia ma być przestrzenią służącą rekreacji i wypoczynkowi dzieci, młodzieży, dorosłych. Tego oczywiście Państwu życzymy nie tylko z okazji wakacji, żeby korzystać z tej sportowej i całej infrastruktury, chociażby rowerowej, czy to sportowej w Płocku, nie tylko z okazji wakacji. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, więc jeszcze raz spokojnych, bajecznych wręcz wakacji, ale pamiętajmy, żeby one były dla nas wszystkich bezpieczne, tak żeby dzieci, młodzież 1 września mogły spokojnie, z radością wrócić do szkół.